wraca Top Model. Czy będziesz oglądać nową edycję? Mam bardzo dużo obowiązków. Możliwe, że uda mi się zobaczyć jakiś odcinek, bo jednak gdzieś tam zawsze wracam wspomnieniami do tego programu i bardzo go lubię. Natomiast no, nie mogę obiecać, że będę go oglądać, no bo po prostu gdzieś tam... Nie wiem. Chciałam od razu ciebie zapytać, czy wystąpisz jako gość w programie? Nie, w tym roku nie wystąpię jako gość. Ale tęsknisz za programem, no bo już tam swoją rolę odegrałaś jako uczestniczka, potem jako wspierająca osoba, prawda? Ten program na zawsze zostanie w moim sercu. To się nigdy nie zmieni. Czyli gdyby się pojawiła jakaś propozycja powrotu, to z chęcią? No i zawsze, zawsze. Ja po prostu uwielbiam tam cały team. Naprawdę, produkcję, jury. Jakby to jest... No tam się zaczęło, nie? I jestem wdzięczna naprawdę za wszystko. A jak dzisiaj patrzysz na Joannę Krupę? Cieszę się, że ma swoje baby, swoje dziecko i mam nadzieję, że jest spełniona i życzę jej bardzo dobrze. A wieści o jej rozwodzie trochę cię zasmuciły? Tak jest życie, no. Nie wiem też, co się tam wydarzyło, więc nie mnie to komentować. Ale no wiesz, życie różne pisze scenariusze, nigdy nie przewidzisz. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby żyć w danej chwili. Jak coś wychodzi, to super, a jak nie, to po prostu życie jest po to, żeby rozdać inne karty.